Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo zimowo, chociaż jeżeli chodzi o to bardzo zimowo, to troszeczkę, że tak powiem, nie tak jak żeśmy oczekiwali, bo miał być luty bardzo zimny, zresztą to przysłowie, gdy przyjdzie luty, chłopie, babo, obuj ciepłe buty, luty jest już z górki, a tymczasem ponoć, że jest to jeden z najcieplejszych miesięcy, jeżeli chodzi o miesiąc luty w historii. No ale nie od nas to zależy, możemy pogdybać, możemy narzekać, to problem tego właśnie miesiąca. Proszę Państwa, ale najważniejsze nie o pogodzie, ale o tym, co jest na czasie. A zatem dobiega końca karnawał roku pańskiego 2023, biały karnawał. Dzisiaj mamy ostatnią niedzielę, warto zaśpiewać. Ta ostatnia niedziela, oczywiście niedzielę ostatnią nie miesiąca lutego, ale ostatnią niedzielę karnawału. Jutro mamy tłusty poniedziałek, pojutrze mamy tłusty wtorek, a potem chuda środa, czy jak to woli. Sucha środa, czy jakaś tam głodna środa. W każdym razie ostatnie dni karnawału, te właśnie ostatnie dni, zechciejmy przeżyć w atmosferze tej radości, do której mamy pełne prawo, tej radości, która została spowodowana przez właśnie święta Bożego Narodzenia. Wejdziemy w nowy okres, okres bardzo trudny, okres Wielkiego Postu, kiedy to właśnie będziemy patrzyli na krzyż, kiedy to będziemy wpatrywali się w Chrystusa, cierpiącego na tym krzyżu, z miłości do każdej i każdego z nas, i kiedy to będziemy śpiewali, bądź też modlili się, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ale do środy jeszcze troszeczkę zostało. Oczywiście pamiętajmy, że środa, którą będziemy przeżywali w najbliższym czasie, w najbliższym tygodniu, to jest właśnie, jak już powiedziałem, sucha środa, czy środa popielcowa. Dlaczego taka środa? Dlatego sucha, że w tym dniu, kochani, obowiązuje nas pościsły. Jemy raz do syta, ewentualnie pozostajemy o chlebie i o wodzie. Warto spróbować. To jest takie dla organizmu przydatne, a jednocześnie dla kieszeni też, bo troszeczkę może w ten sposób zaoszczędzimy. Sucha środa, czyli środa, która właśnie jest w atmosferze takiego wyrzeczenia, jeżeli chodzi o jedzenie, czy jeżeli chodzi o picie. Poza tym, proszę Państwa, środa popielcowa, będąc w kościele w takim dniu, a będzie to najzwyklejszy dzień pod słońcem, będzie kościół pełny. Podczas każdej mszy świętej przyjdzie bardzo dużo ludzi. Jest to coś naprawdę nadzwyczajnego. Ludzie przychodzą do kościoła po to, żeby poddać się pewnego rodzaju obrzędowi takiemu nietypowemu, bowiem obrzędowi posypania głów naszych popiołem. Właśnie popiół na co dzień to jest po prostu śmieć, to jest resztka, która została ze spalenia czegoś tam, jakiegoś drewna czy węgla, a właśnie w takim dniu ten popiół nobilituje się i my pochylamy się przed kapłanem, który bierze szczyptę tego popiołu, sypie po naszej głowie i mówi: pamiętaj człowieku, że z prochu powstałeś i w proch obrócisz się, bądź też wersja bardziej łagodna, bardziej optymistyczna: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Mamy właśnie nawracać się, zawsze mamy się nawracać, ale szczególnie w okresie Wielkiego Postu, właśnie taki czas, kiedy właśnie to nawrócenie ma być, że tak powiem, na pierwszym miejscu, nie może być przez nas zlekceważone, bo jeżeli my tego nie będziemy robili, to szkoda, jak to się mówi, to wotu. Taki czas Wielkiego Postu będzie czasem, który przeżyjemy nie tak, jak przeżyć go powinniśmy. Oczywiście pamiętamy Wielki Post, nabożeństwo wielkopostne, gorzkie żale, droga krzyżowa, rekolekcja, ale o tym w następną niedzielę. Poza tym, proszę Państwa, dzisiejsza niedziela, to jest siódma niedziela zwykła w okresie zwykłym, jest to 19 dzień lutego i jest to też, proszę Państwa, początek tygodnia trzeźwości, 56 tygodnia trzeźwości oraz tygodnia o wyzwolenie z innych nałogów, bo jeżeli my myślimy o trzeźwości, to przeważnie myślimy o alkoholu, że człowiek pijany, nietrzeźwy, to ten, który nadużywa alkoholu, to ten, który przesadził z tego rodzaju trunkiem. Owszem, to jest też człowiek nietrzeźwy, ale my jesteśmy nietrzeźwi także wtedy, jeżeli uzależniamy się od innych różnego rodzaju środków, na przykład od narkotyków, czy nawet od telewizora, czy nawet od internetu, a to też wprowadza nas w taki stan nietrzeźwości, wyprowadzamy siebie z tego normalnego rytmu, jesteśmy uzależnieni, tak jak nas ciągnie alkoholika do kieliszka, czy do lampki wina, tak właśnie uzależnionego od telewizji, czy od internetu ciągnie do internetu, żeby właśnie usiąść przed nim i siedzieć, nie patrząc na to, że chce mi się jeść, czy chce mi się pić. Dlatego też, kochani, ten tydzień niech będzie takim tygodniem, który będzie pewnego rodzaju okazją, takiej refleksji, rachunku sumienia nad tym, jak my właśnie patrzymy na różnego rodzaju używki. Czy one w naszym życiu mają miejsce? Wszyscy my dorośli
wy ludzie młodzi, każdy z nas, bo każdy z nas może być właśnie tutaj w tego rodzaju nieszczęście wplątany. Modlimy się o trzeźwość narodu, o trzeźwość w naszych rodzinach, o trzeźwość osobistą, bo tam, gdzie jest trzeźwość, tam jest po prostu miłość. Trzeźwość, brak trzeźwości, to jest po prostu brak miłości, to jest coś, co wprowadza człowieka w ogromny grzech, w ogromne problemy, w ogromne wyniszczenie. Niech właśnie ten tydzień będzie takowym tygodniem. Poza tym, proszę Państwa, gdy będziemy, bo gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział, słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Jeżeli kto ciebie uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prowadzić się z tobą i wziąć twoje szaty, odstąpi płaszcz. Zmusza ciebie ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, iść 2000. Daj temu, kto prosi ciebie i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć. Słyszeliście też, że powiedziano, będziesz miał swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz swego nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście stali się dziećmi Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi, nad dobrymi i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Kochani, no, jak słyszeliśmy, Chrystus znowu nas szokuje. W ubiegłą niedzielę, pamiętamy, Chrystus bardzo mocno do nas mówi, jeżeli twoje oko jest powodem grzechu, wyłup je. Jeżeli twoja noga jest powodem grzechu, odetnij ją. Jeżeli twoja ręka jest powodem grzechu, też odetnij ją, bo lepiej jest wejść dla ciebie takim człowiekiem bez oka czy bez ręki do Królestwa Niebieskiego, niż być wtrąconym do piekła. No właśnie, to jest naprawdę coś bardzo, bardzo mocnego. Oczywiście przesłanie, które na pewno odpowiednio zrozumieliśmy i co Państwu wyjaśniałem w ubiegłą niedzielę. A dzisiaj znowu Chrystus szokuje nas tym, że każdy nam miłośnie przyjaciół, ten, który jest moim wrogiem, ten, który mi podstawił nogę, który spowodował mój upadek, ten, który mnie okradł, ten, który chciał mnie coś tam jeszcze innego zrobić, właśnie mam jego kochać. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. To jest też właśnie bardzo mocne przesłanie na czas Wielkiego Postu. Zastanówmy się, czy mamy nieprzyjaciół, a może my jesteśmy nieprzyjaciółmi dla kogoś. Dlatego też, proszę Państwa, właśnie to przykazanie, miłowanie nieprzyjaciół, niech będzie właśnie wzięte na tapetę w te ostatnie dni karnawału, a zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu. Poza tym modlitwa Pańska, Ojcze, modlimy się i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A nasi winowajcy to właśnie ci, którzy nam, jak to się mówi, przeskrobali, to są nasi wrogowie, to są nasi nieprzyjaciele. Oby było w naszym życiu tak, by tych nieprzyjaciół było jak najmniej i obyśmy zawsze umieli wyciągnąć rękę do człowieka, na którego się gniewamy, czy który nas się gniewa i powiedzieć, bracie, siostro, przepraszam ciebie, ewentualnie ty, wybacz mnie. Proszę cię o to, prośmy o to wzajemnie. Kochani, niech to będzie Ewangelia, którą wysłuchaliśmy takim właśnie, jak już powiedziałem, takim przesłaniem i wezwaniem do właściwego przeżycia czasu Wielkiego Postu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy rozpoczynający się tydzień i ostatnie dni Białego Karnawału. Zostańcie z Bogiem.